Mówi się Jacek Sobola, kłania się Państwu z drugiej części. Już teraz mogę podać ten numer telefonu, bo mamy odblokowaną linię 507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, sytuacja jest dynamiczna i jest taka, że dzisiaj na popołudniowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u nasz ambasador, pan profesor Krzysztof Szczerski, będzie przedstawiał polskie stanowisko wobec obecnej sytuacji i my przerwiemy nasz program. Bardzo uprzejmie proszę to wziąć pod uwagę. My przerwiemy nasz program, bez względu na to, z kim bym nie rozmawiał. Przerwiemy nasz program i przedstawimy Państwu przemówienie pana profesora Krzysztofa Szczerskiego. W tej chwili sytuacja jest taka, że ja jeszcze nie wiem, o której to może być. To może być w każdej chwili. No to wróćmy do naszych polskich spraw. Nie chcę Państwa denerwować, no ale... Ta ruska agentura niestety podniosła łeb. I to tak od razu podniosła łeb. Już wczoraj się zaczęło. Po tym, co się stało w przewodowie polska europosłankę, to będę podkreślał, polska europosłanka, Róża Maria Barbara Grafini von Thunut Hohenstein, Welt Panzerfaust, napisała na Twitterze tak. A już tak bezpiecznie się czuliśmy za tymi płotami, na które idą miliony. Bartłomiej Sienkiewicz napisał komunikat rządu w sprawie wybuchów i śmierci dwóch Polaków. Oczekujemy na rozmowę z USA. To trudna sytuacja i należy być cierpliwym, ale to chyba przesada. Roman Giertych. PiS szykuje prowokację, by wprowadzić stan wojenny i odsunąć pod tym pretekstem przyszłoroczne wybory parlamentarne. Prowokacja ma być tak zaplanowana, by nas nie wciągnąć do wojny z Putinem, ale stworzyć wrażenie, że naprawdę zagraża nam agresja rosyjska. Dzisiaj po godzinie 10 w Sejmie zebrał się na takim nadzwyczajnym posiedzeniu Klub Koalicji Obywatelskiej. Wziął udział w tym posiedzeniu klubu Donald Tusk, chociaż no nie jest posłem. Klub był otwarty dla mediów i trwał kilkanaście minut, tyle ile trwało wystąpienie Tuska. W swoim przemówieniu Tusk mówił, że zdarzenie z przewodowa unaoczniło, że wojna toczy się bardzo blisko naszych granic i dotyczy Polski i Europy w sposób bezpośredni. Wzywał do budowania jedności i do solidarności, ale ani jednym słowem oczywiście nie potępił tych słów, jakie padły wcześniej ze strony tych przedstawicieli totalnej opozycji, których na przykład Państwu cytowałem, nie wszystkich cytowałem. Przeciwnie, Tusk dziękował za zachowanie politycznej, etycznej dyscypliny. Mówił, że w takich momentach to trzeba stanąć na wysokości zadania, ważyć słowa, trzeba budować jedność, solidarność, poczucie stabilności, bezpieczeństwa. No powiedział na przykład, że nie jest naszym zadaniem spekulowanie dotyczące szczegółów tego tragicznego zdarzenia. W sensie politycznym nie możemy mieć żadnej wątpliwości, że to Rosja w 100% odpowiada za tę sytuację. Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Powiedział tylko, że wszystko, co miał do powiedzenia, to odpowiedział podczas tego przemówienia na posiedzeniu klubu. Oczywiście no bardzo wziął sobie do serca te wszystkie słowa Tuska. Tęgi łeb. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, popularny Kierwa, który na Twitterze napisał tak. Czekam na stanowisko premiera w sprawie wczorajszego tragicznego wydarzenia. Światowe agencje zastępują polski rząd, który milczy w takiej skomplikowanej sytuacji. Czyli tak, Tusk nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, żeby przed kamerami, Boże broń, nie powtarzać, że trzeba wspierać ten polski rząd, a Kierwa tęgi łeb od razu pokazuje temu rządowi, że to światowe agencje robią to, co powinien robić ten rząd. My będziemy tutaj mówili, będziemy się tak zachowywali, no jak mężowie stanu, będziemy opowiadać o tym, że jest potrzebna jedność, solidarność, a tyle mingu masz tego zapamiętać, że ten rząd w ten kraj to jest twój wróg. To jest prosty komunikat, to tak, żeby Lemik zrozumiał. Taki prosty przekaz i TVN całą dobę to młotkuje. Pani Hania Zostrzówka. Pani Hanna Zostrzówka jest z nami. Kłaniam się, pani Hanno. Dobry wieczór. Dzień dobry, pani Jacko. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Właśnie w tej samej sprawie tej niesamowitej hipokryzji i tej dwulicowości, co pan przed chwilą właśnie mówił. No właśnie tak. Tusk teraz znowu udaje świętoszka,
a drugi garnitur mówi to, co mówi. I oni się sypią, bo to jak pan powiedział przed chwilą, że tęgi łeb to powiedział, dwa dni temu sypnął się pani Kasia Górska, świetnie go tam właśnie, można powiedzieć, przeptał Łącki, strasznie tego człowieka nie lubię, bo jest tak wredny, ale też się sypnął, powiedział o sędziach całą prawdę, że jak sędziowie tak orzekają jakimś z ich słuszną linią, to jest w porządku, ale już jak inaczej, no to nie jest w porządku, to będziemy likwidować i wsadzać. A co do Tuska, to jest, ma tylko ciężko wesnąć. On opowiada takie głodne kawałki, że jego mamusia krzyż rysowała na tym chlebie. Jak to było wspaniałe, jaki on jest wspaniałym w ogóle Polakiem, jak właśnie kocha tą Polskę. Krzyżacy też nosili krzyże na plecach. I co robili? To wszyscy wiemy. Tusk podobno jest historykiem. To może niech cofnie się do tej historii i niech zobaczy, jak prawdziwi Polacy i patrioci w ogóle o ten kraj nasz wspólny dbali i co robili i kiedy właśnie ginęli. A kto pomagał właśnie wrogom i najeźdźcom po prostu mordować nas wszystkich. Następna sprawa. Jak teraz wczoraj była ta wiadomość nieszczęsna w sprawie tej, to co na zaraz ta miejscowość zapomniałam. Przewodowo, tak. Przewodowo. Właśnie. No, że tam spadła właśnie na ten zakład właśnie skupu zboża ta rakieta, zginęli ludzie i proszę państwa, dwie osoby zginęło, a mnie przyszła na myśl, jak nasz samolot z prezydentem został właśnie, można powiedzieć, zamach na niego był i strącony w Smoleńsku. Jaka była reakcja rządu teraz? Też nikt nie wiedział, co się początkowo stało, prawda? I jaka była wtedy? Wtedy już od pierwszego SMS-u wiedzieli, że to wina pilotów. Piloci normalnie spowodowali katastrofę i pijany generał Błasik i naciskał prezydent. Wszystko była wina nas. I jak wszystko, jak Tusk, jaki wredny dziad oddał normalnie od razu właśnie wszystko w ręce ruskich, a tutaj było od razu inaczej. Eksperci ci międzynarodowi i wychodzi i zupełnie inne podejście. Rząd, a rząd to jest jedna rzecz, a najbardziej w ogóle później tych wszystkich pomiotów z platformy, co bolało? Bolały ich te znicze, te kwiaty pod Pałacem Prezydenckim, co wyprawiali. Już mówię, jeżeli nasz naród tego nie będzie i obywatele nie będą tego pamiętać i dadzą się właśnie nabrać na te jego słodkie słówka. Ja powiedziałam przed czym on tak się trzęsie. Jego tak strach trzęsie, bo on się tak boi, żeby ta prawda o Smoleńsku i o tych wszystkich jego przewałkach nie wyszła, że po prostu jest w stanie powiedzieć każde łgarstwo, każde świństwo mu przez te wąskie, wredne usteczka przejdzie i każdy normalnie, każde zaprzaństwo i sprzedał nas już, można powiedzieć, sprzedał się całkowicie. Wyprzedał przecież, jak tylko został premierem, to co zrobili z gospodarką? Co się dało, to wyprzedali, a co się nie dało wyprzedać, to ukradli. I poprzywłaszczali sobie pieniądze wszystkich nas torbami, można powiedzieć, wypuścili. Wyobraźcie sobie państwo, jakby teraz Platforma rządziła, co by było w tej naszej Polsce. Byśmy wszyscy byli z gołą pupą na środku skrzyżowania ze spuszczonymi spodniami. I nie wiem, bardzo się dziwię niektórym Polakom, jaką mają pamięć złotej rybki, jak nic nie pamiętają, jak to się działo i co było, po ile na godzinę zarabiali. I kto tylko normalnie kręcił lody i jak, i na czym. Nagle teraz jak słyszę jakieś głupie wypowiedzi, że no to oczywiście w tej telewizji jedynie słusznej, jak nakręcają, ile to w tych spółkach Skarbu Państwa zarabiają i jakie lody robią, że i kosami są powiedzmy ludzie z PiS-u. A gdzie byli, jak VAT w ogóle nie wpływał i przekręty robili właśnie ludzie z Platformy i z PSL-u na
VAT-cie na tych na paliwach i nie tylko na tym, na wielu innych rzeczach, jak była afera Amber Gold. Gdzie oni byli i co, ślepi byli, głusi, nic nie widzieli, nic nie słyszeli? A Tuskowi to radzę, żeby wreszcie zamknął tą swoją wredną paszczę i uciszył tych swoich debili w tej partii, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli im się nie podoba, naprawdę droga wolna, niech jadą tam, gdzie ich ojczyzna, czyli jedni do Moskwy, drudzy do Berlina. I niech tutaj nie kreują się na jakichś Polaków, bo nigdy nie byli i nie będą. Pani Haniu, czy pani wie o tym, co dzisiaj zrobiła pani posłanka Henryka Krzywonos podczas przemówienia nie, premiera właśnie, w Sejmie? Nie, bo była mocno zajęta. A co takiego, pani Jacku? To ja pani powiem. Dobra, to ja pani powiem. Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No dziękuję. Dzisiaj w Sejmie, proszę państwa, miała miejsce taka sytuacja, że premier Mateusz Morawiecki apelował do opozycji, żeby zakopać topór wojenny i spory odłożyć na bok, bo one są nieważne wobec tego zagrożenia. W tak precedensowej sytuacji wszyscy tworzymy jedną partię polskiej racji stanu, tak mówił premier. No i w tej właśnie trudnej sytuacji niektórzy się zachowali tak jak pani posłanka Koalicji Obywatelskiej, Henryka Krzywonos-Strycharska. W czasie tego przemówienia premiera ona stała tyłem. Od początku stała tyłem. Od początku, jak tylko premier wszedł na mównicę. Po przemówieniu premiera głos zabrał współlider Konfederacji, Robert Winnicki. Zdaniem Winnickiego powinno się zebrać prezydium Sejmu w celu rozpatrzenia debaty na temat wczorajszego incydentu w Przewodowie. Ja państwu cytuję to, co się tam działo. Panie premierze, nie jest to poważne, tak mówił Winnicki. Nie jest poważne to, że wczoraj zdążyliśmy poznać oświadczenia z Kijowa, z Białego Domu, z Moskwy na ten temat, a na temat tego, co się działo w Polsce, nie było żadnych informacji ze strony polskiego rządu. Paraliż, dezinformacja, która mogła się szerzyć, była spowodowana faktem, że rządzący nie wiedzieli, co zrobić. Proszę państwa, co jeszcze mówił? Ja już nie będę przypomniał tego, że tam został zwołany natychmiast Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mówił Winnicki? Trzeba było wyjść od razu, powiedzieć, że spadła rakieta. Wiedzieliście, co to za rakieta od początku i wiecie to dziś. Przez to powstały niezręczności dyplomatyczne. Przez to, że nie potrafiliście wziąć odpowiedzialności i zareagować. A powinniście wyjść i powiedzieć jasno, polska armia i polski rząd zrobią wszystko, żeby nie dać wciągnąć Polski w tą wojnę. To jest tak, że ta ruska agentura, ten łeb swój wredny, kacapski, to ona zaczęła podnosić już wczoraj. To było oczywiste, że tak będzie. Dlatego ja tak wczoraj pilnowałem, że skoro my niewiele wiemy, to nie spekulujmy, tak? Dlatego państwa prosiłem, żeby się państwo nie wypowiadali kategorycznie, no bo trudno się tak wypowiadać w momencie, kiedy nie wiemy, jakie są te fakty. Dokładnie kacapom o to chodzi. O takie manipulacje, o takie spekulacje, o takie dezinformacje. Wczoraj wieczorem pan dziennikarz Marcin Wyrwał, dziennikarz portalu Der Onet, napisał na Twitterze tak. Wciąż nie wiemy, czy na terytorium Polski spadła rosyjska czy ukraińska rakieta, jakkolwiek było. Właśnie przetestowano system obrony przeciwrakietowej NATO. Ten system zawiódł na całej linii i Rosjanie o tym wiedzą. Mój komentarz na Onecie. Jaki był ten komentarz pana redaktora Marcina Wyrwała z portalu Der Onet? Jak on brzmiał? Puenta była taka. Jakkolwiek było, Rosjanie lub Ukraińcy przetestowali system obrony powietrznej NATO i wydaje się, że to jest obecnie naszym największym problemem. Lub Ukraińcy, nie przesłyszeliście państwo, nie. Nasze wojsko musiało przygotowywać się do przypadkowego lub nieprzekroczenia polskiej granicy przez rosyjską rakietę, skoro już wybuchały one nie tylko w odległych o 60 km od Polski Lwowie, ale także w oddalonym o zaledwie 17 km Jaworowie. Dodatkowo polska obrona przeciwrakietowa musiała być postawiona w stan wyższej gotowości, skoro w ciągu dnia trwał rosyjski atak rakietowy na ukraińskie miasta. Nasz największy problem w tej chwili polega na tym, że system nie zadziałał i Rosjanie o tym wiedzą. W marcu w Warszawie amerykański prezydent Joe Biden powiedział, że Sojusz Atlantycki będzie chronić każdy centymetr terytorium NATO. Dziś okazało się, że na razie ta ochrona zawodzi na całej linii.
Wszyscy specjaliści, wszyscy eksperci podkreślają zgodnie, że nie jest możliwe, żeby obrona przeciwlotnicza obejmowała cały kraj. Na przykład Jarosław Wolski napisał tak. Zawsze będą obszary, które nie będą osłaniane. Tylko krytycznie ważne cele mogą być przykryte parasolem obrony. Nawet maleńki Izrael nie ma takich możliwości. Zawsze jest za mało radarów i rakiet, żeby osłonić cały kraj średniej wielkości. Michał Piekarski, inny ekspert. Zaczynają się głosy typu system obrony oblały egzamin. Otóż takie tezy są bzdurą na bardzo wielu poziomach. Natomiast Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oświadczyło dzisiaj na Twitterze w ten sposób. Żadna armia nie dysponuje systemem obrony powietrznej, który chroni terytorium całego kraju. Atak rakietowy charakteryzuje się punktowym uderzeniem w wybrany cel, a nie niszczeniem wielu celów na dużych obszarach. Zadaniem systemów jest m.in. obrona infrastruktury krytycznej. Proszę zwrócić uwagę, z jaką łatwością ten wyrwał z Der Onetu pisze, że to Ukraińcy mogli przetestować tak naszą obronę. Pani Hanna z Lublina jest z nami. Kłaniam się pani Haniu. Przepraszam, że pani chwilę czekała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie czekałam tak długo, a na rozmowę z panem redaktorem, moim ulubionym, akurat mogę poczekać nawet jeszcze dłużej i będę też zadowolona. Więc ja mam takie kilka kwestii. Zacznę może od Ukrainy, bo to jasna sprawa, że jest najważniejsze w tej chwili, co nas dotyczy. Więc powiem panu szczerze i powiem do wszystkim, że ta wojna w Ukrainie zaczyna mnie to wszystko właściwie już od dłuższego momentu bardzo mnie denerwować. A zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że na oczach świata niszczony jest kraj, niszczony jest naród, niszczony jest to, co oni tam zdążyli po wyzwoleniu się spod jarzma tego sowieckiego zbudować. I na oczach świata w sumie na dobrą sprawę ja uważam, że świat robi zdecydowanie za mało, bo wygląda na to, że ta nędzna ruska, sowiecka armia, taka niedofinansowana i taka zdemoralizowana, no jakoś jednak mimo wszystko walczy i cały świat nie może dać rady. Nie to, że Ukraina, tylko cały świat. USA w końcu to jest taka kroplówka. No dadzą takie rakiety, a to może taki zasięg, a to może średniego. Nie dają tego, co Ukraina potrzebuje, bo myślę, że gdyby dostali w porę tyle, ile potrzebowali i tak dużo i szybko, to może nie doszłoby do takiej tragedii, jaka jest w tej chwili. I to jest moje zdanie i jestem przerażona tym, że cały cywilizowany zachodni świat nie mógł się tak zorganizować, żeby do tej wojny nie dopuścić, bo ja sądzę, że taka możliwość istniała. I można było to zrobić, a jeżeli już się do tej wojny dopuściło, to ja pamiętam po kilku dniach tej wojny, zaraz na samym początku, był wywiad z kimś z Pentagonu. I ten ktoś powiedział, jakiś generał, że nie pamiętam nazwiska w tej chwili, że jeżeli Ukraińcy wytrzymają 5 dni, to będą w stanie tyle. Ale na to, w tej chwili wygląda na to, że to będzie się rozciągało w latach, więc ja nie wiem, na co czekają, żeby te czarnoziemy zniszczyć, żeby już zaminować, zniszczyć chemicznie, zniszczyć z tymi odłamkami rakiet te pola, na które mogły rodzić i wyżywić miliony ludzi, czy zniszczyć infrastrukturę, żeby tych ludzi sponiewierać już do końca. No, a pomijając fakt, że różne rzeczy słyszałam, bo ja akurat jestem lekarzem, ale powiem szczerze, że o gwałtach łóżeczką niemowląt, no to jakby nie dydy, to jest naprawdę ciężko gdzieś usłyszeć. To bestialstwo jest niesamowite i jestem przerażona, że Zachód na to patrzy i my nie możemy w sumie nic zrobić. To nie jest to jakoś tak dobrze. Ale poza tym jeszcze tak. Mój brat i mój bardzo zacny sąsiad też prosili, że gdybym kiedyś dzwoniła, to żebym poinformowała, bo tak się utarło, że Lublin to rządzi PiS. A to wcale nieprawda. Lublinem rządzi Platforma i tak nam robią w tej chwili, że korki są niemożliwe, ponieważ pan Żuk najpierw nam zamknął Plac Litewski, zabetonowany, brak przejazdu. Teraz zwęża główne ulice, już nie mówiąc o tym, że w stylu Bartowskiej zrobił promenadę nieprzejezdną. To była jedna z gorszych ulic w mieście naszym kochanym. Teraz to samo jest z ulicą Chopina. Powycinane stare drzewa, a robi w tej chwili jakieś świeże klomby, jakieś nasadzenie jakichś rachitycznych roślin. No ciekawe jestem zresztą, kto za to płaci, bo koszty widać olbrzymie, a utrudnienia dla nas coraz gorsze. A najgorszą jest sprawą to, bo już miałam to na ten temat już się wypowiedzieć wieki temu,
że niech sobie pan redaktor wyobrazi, że niech pan zgadnie może, w jakiej dzielnicy jest, czy w ogóle jest ulica Anny Walentynowicz w Lublinie? Myślę, że nie. No właśnie to powiem, że jest. Nikt o tym nawet nie wie. A, jest. Bo nawet starych lubelaków, jak pytam, to nikt nie wie, bo jakoś ludzie, nie wiem, dziwnym trafem nie patrzą. Ta ulica zlokalizowana w dzielnicy, w najgorszym szambie, które kiedyś tam było, bo to jest między Grygową a dawna Grygowa, Matko, a Lucyny Herc za Makro. Dzielnica koszmarna, już w tej chwili troszeczkę może to lepiej wygląda. Krótka, mała ulica, no po prostu ja uważam, że to jest taki skandal, że to się w głowie nie mieści, bo już lepiej byłoby chyba w ogóle jej nie robić, niż ją w ten sposób uhonorować, bo dla mnie to jest ikona, tak samo jak Gwiazdowie, Andrzej i Joanna i właśnie Anna Walentynowicz. I uważam, że to jest naprawdę koszmarne i to naprawdę koniecznie trzeba by coś zmienić. No i jeszcze, co mam taką jeszcze z dobrych wiadomości, powiem to, bo też to się jakoś nie chce przebić w kraju, że mamy łyżwiarkę, którą kupiliśmy od Rosji, niejaką Jekaterynę Kurakową, która już od dawna ma obywatelstwo polskie, nauczyła się w ciągu paru miesięcy zupełnie dobrze i poprawnie mówić po polsku. I wygrała w tej chwili, znaczy wygrała, no zdobyła piąte miejsce w czempionacie z serii Champions Series. Ostatnio było to w Anglii, a przedostatnio w States America. Więc piąte miejsce to jest najlepsze miejsce, jakie łyżwiarka polska zdobyła kiedykolwiek, na czymkolwiek. I bardzo mile słuchało mi się wywiadu z tą Jekateriną, która to powiedziała, że w tej chwili identyfikuje się i jak wraca z treningu, bo trenuje głównie we Włoszech ostatnio, to jak wraca do Polski, to jest tutaj jej dom. No i bylebyśmy mieli więcej takich nabytków. Także bardzo patriotycznie się wypowiada i nawet na początku starych się tylko zaczęła wojna w Ukrainie w marcu przed mistrzostwami świata. Wtedy powiedziała, że wypowiedziała się bardzo jednoznacznie. Oczywiście opowiedziała się po naszej słusznej sprawie. Także duże uważam dla niej gratulacje za odwagę, ponieważ jej mama żyje dalej w Moskwie i sądzę, że ma jeszcze rodzinę i o tą rodzinę z pewnością się martwi. Ale identyfikuje się z Polską, chciała z nami współpracować, chciała nas reprezentować, mówi po polsku świetnie, tak jak powiedziałam, już tam nie będę się powtarzała dalej. W każdym razie trzeba kobietę docenić, bo jest świetną dziewczyną. No i jeszcze chciałabym odnośnie tych pań z piorunami się wypowiedzieć koniecznie, co to tak protestują, które pierwsze hasło, które nanoszą na swoich sztandarach, to jest tam oczywiście legalna i darmowa aborcja dla wszystkich, zawsze i wszędzie, na życzenie wszelakie oraz dostęp do antykoncepcji. Więc ja się pytam te panie, gdzie one żyją? Dlatego, że ja jestem akurat ginekologiem, położnikiem i seksuologiem i gwarantuję wszystkim wszemi wobec, że dostęp do antykoncepcji w Polsce jest normalny, tak jak w każdym cywilizowanym kraju. Wystarczy pójść do ginekologa, dobierze odpowiednią metodę lub przeprowadzi szkolenie. Tudzież położna może to zrobić. W aptece środki są dostępne i naprawdę nie są czasem całkiem drogie, bo część jest nawet za kilka złotych miesięcznie, maksymalnie 50, no to ja myślę, że nawet na te 50 kilka w najdroższych aptekach miesięcznie, ale to już są absolutnie najdroższe, średnia cena 20 zł na miesiąc, ja sądzę, że naprawdę chyba wszystkich w Polsce na to stać, tylko trzeba trochę mieć głowy jakieś no do tego. Więc niech te panie może się wybiorą czasem do lekarza, może z kimś porozmawiają, a potem głoszą te swoje dyldy mały, bo po prostu ja sobie nie mogę tego wyobrazić, jak to jest tak powtarzane. I w gruncie rzeczy ci ludzie, może którzy nie wiedzą o co chodzi, może myślą, że rzeczywiście jest jakaś w tej chwili w tym względzie jakaś obstrukcja i trudny dostęp. Więc ja gwarantuję, nie ma żadnego trudnego dostępu. Myślę, że trudniej jest czasami o leki cukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe i temu podobne w tej chwili niż akurat takie. Także niech te panie nie opowiadają w tych bzdurach. No i jeszcze kiedyś chciałam się, już je chwaliłam swoją postawą patriotyczną, z której byłam z siebie dumna, jeżeli chodzi o wycieczkę do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej, ale jeszcze z miesiąc temu popełniłam jeszcze trudniejszą trasę, bo Papua Nowa Gwinea z wyspami Swabianda, to tak na okoliczność profesora
Malinowskiego, który to tam 100 lat temu przeprowadzał badania antropologiczne, na podstawie których wydał książkę Seks dzieci. To tak po kandydacie zawodowej interesowało mnie, gdzie ten profesor eksplorował akurat te populacje. No i też spotkaliśmy takich ludzi, nasza grupka była czteroosobowa, więc bardzo, bardzo kameralna. I spotykaliśmy po drodze taką parę z dzieckiem, właściwie z dziewczyną taką w wieku 20 parę, coś mniej więcej koło tego. No i oni się przedstawiali, jak pytaliśmy, what are you from, że oni są ze Stanów Zjednoczonych, że tam mieszkają gdzieś tam w New Jersey, że gdzieś tam indziej, w każdym razie nie jest to istotne. W każdym razie zachowywali się dla mnie tak jednak mimo wszystko nie amerykańsko, aż w pewnym momencie usłyszałam oczywiście znajomy rosyjski język. No więc dorwałam tą dziewczynkę, córcie tychże państwa. I się zapytam, what are you from again, prawda? Bo mówiąc, ona mówi, Dara, mówię, gdzie ty się urodziłaś? A no w San Petersburgu. Ja mówię, no właśnie, a wy mówicie, że jesteście ze Stanów. A no tak, no bo my już mieszkamy, bo żeśmy wyemigrowali, ja miałam 3 lata, ja nie wiem, który tam, ona przełom rocznik 80-90, mniej więcej ten rocznik urodzenia. I to, więc jak jej wyłożyłam podczas jednego z długich lotów, no to szczerze mówiąc, myślę, że komfort też miała zaburzony. Po drugie powiedziałam jej dość tak, że skoro są tacy młodzi i są otwarci, mają rodzinę i znajomych, to muszą sami też coś zmienić i zrobić ruch oddolny. I nie może być ich 1000 ani 2 i nie może być ich ani 500 000, ani 1 000 000, bo to za mało. Musi, no, mówię, nas było 10 milionów Solidarności. Mówię, że ja działałam w niezależnym Związku Studentów Polskich, żeśmy strajkowali, bo przynajmniej ja pamiętam dwukrotne. To naprawdę ryzykować można było wtedy dużo, bo nie wiadomo było, co się stanie. Bo ja pamiętam ten ostatni strajk uczelniany, gdzie chyba w piątek żeśmy się rozeszli, bo ktoś wrócił z posiedzenia w Częstochowie po spotkaniu z Glempem, który kazał nam się rozejść, nam studentom. Więc żeśmy się grzecznie rozeszli według rozkazu. No ale przecież to się mogło również zdarzyć. Ja pamiętam, tylko podziwiałam swoją mamę, która nie sprzeciwiła się ani jednym słowem, chociaż widziałam straszny smutek i taki lęk. No jak to matki o córkę, prawda, jak się spakowałam w plecaczek, wzięłam materac pod pachę i poszłam strajkować. Natomiast skończyć się to mogło różnie. W końcu studiowałam medycynę, nie było łatwo ani lekko, więc ryzyko było dość duże. Więc powiedziałam, że jak wy się nie zorganizujecie oddolnie, to nawet jak wam zmienią Putina, czy ktoś go zastrzeli, albo go w jakiś tam inny sposób odsuną od władzy, to przecież nic się nie zmieni. A wy macie tam rodzinę, musicie się zorganizować i musi być dużo i musicie mieć odwagę i wolę. A inaczej będziecie dalej żyli w tym ruskim mirze i będzie was cały świat nienawidził, bo wszyscy w tej chwili was nienawidzą. Będziecie się bali wyjść na dwór i na ulicę, a moim zdaniem, szczerze mówiąc, ten cały Soviet Union powinien być ogrodzony takim płotem, jakim żeśmy zbudowali, a może jeszcze wyższym i może jeszcze bardziej... Wyższym, zdecydowanie wyższym i zaminowanym. Ja bardzo uprzejmie dziękuję. Wie pani co, ja mam bardzo fajnych widzów, ludzie. Się nie mogę mi zazdrościć, no. Fantastycznie, że pani zadzwoniła. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że jesteśmy po czasie. Ale jedną rzecz tylko powiem. Tam obok Lubina i Warszawy. Taką uspokajającą, pocieszającą. Trzaskowski aktualnie obecnie bawi na szczycie klimatycznym w Sharm el-Sheikh, ale rzeczniczka ratusza powiedziała, że spokojnie, spokojnie, on w czwartek wróci do stolicy. Proszę pozostać z Republiką. Przypominam o tym wystąpieniu naszego ambasadora przy ONZ, profesora Krzysztofa Szczerskiego. Dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony. Kłaniam się, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.